Dziękuję bardzo, pani marszałek. Panie prezesie, z informacji, którą pan przedstawił, jasno wynika, że środki, które są własnością nas wszystkich, obywateli, a będące w dyspozycji organu państwowego, są wydatkowane w sposób nieoszczędny, niecelowy i bez precyzyjnych kryteriów. Wynika też z tej informacji, że fundusz celowy będący w dyspozycji Ministerstwa Sprawiedliwości dawno stracił już swój charakter i cel, na jaki był przeznaczony, i w bardzo minimalnym stopniu albo prawie w ogóle nie jest przeznaczany na pomoc osobom poszkodowanym i świadkom i na pomoc postpenitencjarną. Wspominał też pan o dublowaniu się pewnych wydatków i działań. Wobec tego proszę powiedzieć, w jakim zakresie dublują się działania organów publicznych i wydatki organów publicznych stanowiące różne formy pomocy? Bardzo dziękuję. Proszę. Pani senator, myśmy zbadali tylko pewną część procentową wydatków, które były ponoszone właśnie w Funduszu Sprawiedliwości, więc trudno powiedzieć, jaka skala tutaj w całości wynosi. Co do szczegółów, to przekażemy pani pisemną informację, bo musimy wyciągnąć te informacje z akt kontroli. Tak, to poproszę o odpowiedź na piśmie. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję.